Co kryje się w słodyczach i jak ich nie podjadać? Słodycze są przyczyną nie tylko nadwagi i otyłości czy próchnicy. Zobaczcie, jakie niekorzystne dla zdrowia składniki mogą znajdować się w słodyczach. Jedną z częściej stosowanych substancji słodzących jest syrop glukozowo-fruktozowy. Fruktoza zwiększa stężenie hormonu greliny we krwi, która z kolei pobudza apetyt. Poza tym syrop jest odpowiedzialny za rozwój szeregu chorób cywilizacyjnych. Olej palmowy jest źródłem nasyconych kwasów tłuszczowych. Jego nadmiar w diecie może zwiększać ryzyko zachorowania na choroby układu sercowo-naczyniowego, a nawet niektórych nowotworów. Kwasy tłuszczowe trans powstają na skutek częściowego utwardzenia, czy inaczej mówiąc, uwodornienia olei roślinnych. Przypisuje się im istotną rolę w rozwoju przede wszystkim chorób układu sercowo-naczyniowego, ale także innych chorób. Dodawane do słodyczy sztuczne barwniki mogą mieć właściwości alergizujące. Część z nich ma także potencjalny, szkodliwy wpływ na nadpobudliwość i problemy z koncentracją u dzieci, o czym producent powinien poinformować na etykiecie. Zobaczcie, co możecie zrobić, żeby zmniejszyć chęć na podjadanie słodyczy. A może warto zamienić słodycze na zdrowsze przekąski? Wybór jest naprawdę bardzo szeroki. Słodycze to nie tylko cukier. Unikaj ich podjadania.